Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. Serdecznie Państwu dziękuję, w ogóle, żeście Państwo przyszli. Dziękuję w ogóle za zaproszenie. Ja tu jestem na zjeździe swojego rocznika. Kończyłem w 1963 roku, kiedy wielu z Państwa nie było jeszcze na świecie. No i w zasadzie do tej pory nawet w Warszawie, kiedy był zjazd, nie miałem czasu, bo ciągle byłem zajęty. Wczoraj też, przedwczoraj miałem przyjemność transmitować te mecze w telewizji, eliminacji mistrzostw, także wracałem o pół do pierwszej, do drugiej nocy do domu. Dzisiaj rano wstałem, no wiedziałem, że muszę przyjechać wcześniej dzięki temu, prawda, zaproszeniu, bo zaczynamy o godzinie 18:15-20, muszę być na zjeździe. To jest zjazd mojego rocznika w hotelu Gromada. No część ludzi umiera, będziemy jutro w kościele, prawda, pomodlimy się za tych, co już ich zabrakło, których nie ma. Chcą powspominać moje koleżanki, prawda, i koledzy. No i zostałem, że tak powiem, wygnany z domu pod przymusem przez własną żonę, która też wróciła z takiego samego, jej rocznik, bo była kiedyś przecież studentką, kiedy ja już skończyłem, prawda, studia i nawet musiałem mieć z nią zajęcia i tak dalej. Przyjąłem to zaproszenie, żeby się przyjrzeć, byłem tu na meczu chyba, to będziecie wiedzieli lepiej, bo uciekła mi ta data, Polska-Holandia, trener Żmuda prowadził ten mecz i nawet chyba nie wiem, czy Polska nie wygrała tego meczu jedną bramką, tak 2-0, tu na tym stadionie byłem. Rzeczywiście jest to piękny ośrodek, piękne miejsce. Tu w tej chwili rozmawiałem, prawda, z panem, jak się, prawda, się spotkaliśmy o godzinie, prawda, przed trzecią razem, prawda, tu z trenerem, prawda, koordynatorem, panem, prawda, Opalińskim, który rzeczywiście żyje tym wszystkim, organizuje. Jest to trudno, 450 dzieci. No, sądzę, że no, ja podziwiam pana, nie wiem, czy pana jeszcze żona trzyma w domu pana jeszcze na razie, bo to wie pan, bez kobiety ani rusz domu, wie pan. Żona nie wie, że tu jest. A żona nie wie, że tu jest, nie no, to tłumaczył mi pan ostatnio, że żona pomaga, to dobrze. Wie pan, ja panu mówiłem, żony to są żony, wie pan, my bez kobiet się nie poradzimy, mężczyźni wbrew pozorom. To nam się tylko tak wydaje, mi matka przed śmiercią, wie pan, mówiła. Jeżeli wam się głupim chłopom mówi, wydaje, że to my się sobie wybrali dziewczynę, to jest nieprawda. To ona sobie wybrała, że to będzie mój mąż, będę miała z nim dzieci. Niech pan to zapamięta. To one rządzą kobiety. I jeśli chodzi o dom, całe szczęście dla tego domu. W każdym bądź razie, ja sądzę, że tak. Ja zaapelował, rozmawiałem tutaj z panami obydwoma. Sądzę, że tutaj jest czas. Nie da pan rady. Że pan nie wiem, jak włożył ręce, łącznie z panem. Trzeba pilnować. Tak jak żeśmy tutaj ocenili. Mówiłem o tych uwagach przy tym jednym, tak, prawda, ćwiczeniu i tutaj niestety proponowałem, zresztą pan Opaliński się zgodził, pan Marcin też się zgodził, żeby tu zaprosić też mojego takiego dobrego kolegę, który no, przygotowywał między innymi ten projekt, model wcześniej piłkarski, który ma te swoje, prawda, informacje z zakresu, prawda, szkolenia w Holandii, w Niemczech, nasze polskie doświadczenia. To zna doskonale pan Opaliński. Taki wykład zrobi dla samych, prawda, trenerów, bo to, jak będziemy szkolili tą młodzież, taką będziecie mieli kiedyś być może silną drużynę, która i tak nie uniknie, jak sami się orientujecie lepiej, prawda, niż ja, że na pewno tam jakiś zawodnik zawsze dojdzie i trzeba go, prawda, przygarnąć, tak robi cały świat. Natomiast bez szkolenia młodzieży nie wyobrażam sobie, żeby mogła zaistnieć kiedykolwiek silna drużyna tutaj w tym miejscu, bo jest to praktycznie biorąc może być tylko i wyłącznie zbieg okoliczności, a widzicie, jak to się smutno kończy w paru drużynach. Jak chociażby Zawisza Bydgoszcz, jak chociażby Polonia Warszawa, jak nieudolni ludzie nawet w ręce prezesów kierujących klubem bankrutują kluby razem z nimi zawodnicy, ich żony, dzieci i tak dalej, i tak dalej. Także ja tylko mogę panu pogratulować, że macie naprawdę tyle dzieci i młodzieży. Natomiast sądzę, że gdybyście wy państwo jako media pomogli, bo słyszę, że raczej takie jest zielone chyba światło, bo rozmawiałem kiedyś z panem prezydentem tej miasta, teraz chyba jest zmiana u państwa chyba, jest ktoś inny prezydentem, tak. Ale na szczęście prezydenci dobrze rozumieją, wie pan, co to znaczy kultura fizyczna, jej rozwój, a sądzę, że samo uprawianie, te 450 osób już, które raczej nie będą koczowały na ulicy, nie będą szukały rozrywek, nie będą być może szukały narkotyków, zbyt wczesnego, prawda, piwa i tak dalej, to już jest zdobycz. To już jest zdobycz, bo dzisiaj niestety ten świat oparty na komputerach, na laptopie, na rozmaitych używkach, na rozmaitych rozrywkach, no idzie troszeczkę w złym kierunku, a widzimy, co się dzieje chociażby po śmierci, prawda, w Anglii, kiedy zamordowano nam naszego rodaka, prawda, bezpośrednio, kiedy w niczym, prawda, nie zawinił. Także ja sądzę, że gdybyście państwo pomogli, ja bym tutaj na panów miejscach, pana szczególnie, szedł w kierunku takiego sponsoringu, porozmawiał tutaj z ludźmi, być może, że każda, jeżeli nie, dlatego pytałem pana i pan mi wtedy odpowiedział na pytanie, prawda, ile jest gazet, bo zapytałem takie pytanie panu, prawda, być może, żeby, nie wiem, czy może pańskie, prawda, tam gdzie pan pracuje, gdybyście objęli nad dwoma, trzema drużynami patronat,
znowu ktoś patronat nad tymi drużynami, bo macie tych drużyn prawie że 18, jeżeli zrozumiałem, jeżeli tak. Mnie pamięć nie myli, tak? 12 stosunków. I moglibyście pomóc, stworzyć coś w rodzaju rady sponsorów. Są te trójki, prawda, rodzicielskie, bo rodzice są bardzo aktywni. Na matki tylko trzeba uważać, bo kobiety rodzą i one są bardzo agresywne w momencie, że dziecko jest pomijane w składzie i tak dalej. Bo wiem to z autopsji, kiedy sam wręczą nagrody i muszą upominać ludzi, obserwując zachowanie matek i ojców. Ojcom się nie dziwię, bo kiedyś grali słabiej i nie potrafili sobie poradzić, ale uważały, że dziecko ich powinno, mimo że oni takiej pozycji sami nie strzelali. A matka jest matka, była, jest i będzie. One decydują, ja się nie dziwię. Natomiast sądzę, żebyście wtedy bardzo pomogli i panu by to strasznie pomogło, wie pan. Ja tak bym widział strukturę, jeżeli chodzi o Łomżę i to mówię, a trudno sobie w ogóle wyobrazić. Taką mam wizję i to, co zresztą tu z panem do szczęścia rozmawiałem, zresztą pan się też przysłuchiwał wtedy. Tak będę zresztą mówił teraz do dyrektorów szkół, gdzie będę jestem zaproszony też przez gminę Targówek, z nauczycielami, z rodzicami, dyrektorami szkół, jak można przeżyć własnym przykładem rodziców. I tak to widzę, bo my wszystko zwalamy albo na szkołę, albo na rząd, nieważne jaka partia rząd. Ja jestem bezpartyjny, żeby była jasność całe życie, także proszę mnie nie przypisywać do żadnej partii, bo ja nigdy w żadnej partii nie byłem, nie będę. I dlatego mogę mówić to, co chcę, z czym się wcale nie musicie do końca zgadzać zresztą. I ja się z tym zgadzam, z tym, co mówię. Że to jest duża wina rodziców, dlatego ja w tym hasie takim końcowym przy tym wykładzie mówię, że niech rodzice najpierw rozpoznają sami własną aktywność fizyczną, jeżeli chcą być wzorem dla własnego dziecka. To dotyczy i matki, i ojca w tym momencie. Szkoła natomiast rozwija się, muszą być wybitni ludzie, którzy tam pracują w szkolnictwie, mimo że nigdy nauczyciele nie zarabiali najlepiej. Tak to trzeba określić, wiem, bo moja żona jest nauczycielką, ja sam byłem wykładowcą w Akademii Wychowania Fizycznego, dopóki mnie nie sprowadził w świetnej pamięci ten koncewicz do PZPN-u, także zdaje się, że ten temat znam dość dobrze. Natomiast tutaj nie widzę dla was innej drogi i innej prawda, możliwości. Ci zawodnicy czynni, którzy stali się w tej chwili trenerami, no oni mają tą praktykę w tej chwili boiskową, natomiast to, co żeśmy rozmawiali, to pan podziela ten pogląd, jest jedno niebezpieczeństwo, że jeżeli on sam gra na tyle słabo i to młode dziecko potem widzi, jak on był na meczu, że to się potem kłóci z tym, co trener potem sam wymaga już w czasie zajęć. Rozumiemy się? Bo tak to wygląda. Natomiast no, ja uczulam, bo to, co zawsze mówiłem, więc jeszcze raz powtórzę, jest to o tym pierwszym czynieniu, żeśmy mówili, powinien pan zaingerować na odprawy z trenerami. Druga sprawa, jeżeli ja podałem piłkę do pana i pan ją ocenił z góry, bo to jest znowu sprawa techniki, pana umiejętności na ten moment i pana mentalności. Jeżeli ja podałem piłkę do pana dołem i pan się wycofuje do tyłu, a nie startuje do przodu, już trener musi zwrócić uwagę. Jeżeli on tego nie robi, przepraszam, jest... Nie jest predestynowany do tego zawodu we właściwym miejscu, bo to są nawyki, które się kształtuje. I znowu nie będę tego rozwijał, bo wiecie państwo, że to jest najważniejszy okres. To jest okres kształtowania nawyku ruchowego. Ja przepraszam, mówię tak jak wykładowca, ale są te trzy fazy generalizacji, koncentracji, automatyzacji, więc ja tylko przypomnę, na czym one polegają. Faza generalizacji uczymy dziecko czegokolwiek, nie tylko na boisku. Dziecko angażuje wszystkie mięśnie w tym momencie. Potrzebne i niepotrzebne, bo ono się uczy. Nowy element, trzeba coś zrobić. Kolejna faza w miarę prawda, wykonywanego tego ćwiczenia jest sprawa prawie, koncentracji. Coraz bardziej się zapozna z ruchem, zaczyna używać coraz bardziej mięśni tylko i wyłącznie właściwych. I ostatnia faza, no to już w zasadzie jest faza potem prawie że wyczynowa, to jest faza automatyzacji. Bezwiednie wykonuje ruch, nie angażując w ogóle tutaj w tym momencie samego mózgu do myślenia, bo to jest automat wykonawczy. To są fazy kształtowania nawyku ruchowego, bo to też będę mówił do państwa i do nauczycieli wychowania fizycznego i do powiedzmy sobie rodziców i tych dyrektorów szkół, bo to od nich zależy. Wszystkiego rodzice nie dokonają. Zresztą tu miałem taki pomysł, zresztą tutaj z kilkoma z państwa rozmawiałem i sądzę, że mogłoby to być fajne, gdyby się zgodziło oczywiście no, przede wszystkim kuratoria oświaty, być może dyrekcje szkół, że uważam, że ta rola rodziców, bo już prześcignęli nas. Niemcy nas prześcignęli, państwo było bardziej zdrowe, mniej szpitali by się potrzebowali, mniej lekarzy, mniej pielęgniarek, bo jeżeli pani jest mężatką? Nie, ale będzie pani kiedyś, prawda? Jeżeli teraz matka zachęca i ojciec dziecko, ja nie wierzę do sportu jako takiego, do aktywności fizycznej. W przedszkolach się dziecko już zapoznaje po raz pierwszy z aktywnością ruchową. Tam są właśnie te zabawy z przedszkolankami pierwsze, to już jest aktywność ruchowa, gdzie dzieci rozmaicie reagują. W zależności od tego, jaki jest ich w tym momencie stan, jak są rozwinięte, jeden jest wyższy, drugi jest mniejszy, jeden jest szczuplejszy, drugi więcej waży. Dzisiaj UNICEF podał wiadomości najświeższe. Polska jest krajem najbardziej otyłych dzieci. I właśnie gry zespołowe jako takie. Ja nie zacznę od piłki nożnej, mimo że naukowcy oceniają, że to jest najrozsądniejsza gra. Nie. Koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna.
na końcu tego, pływanie, bo pływanie jest najważniejsze, szczególnie dla dzieci otyłych. I zależnie od tego, jakim stylem się będzie pływało, będzie rozwijało nogi, klatkę piersiową, będzie grzbiet. Bardzo ważne dla dzieci otyłych. Sam ruch jako taki, to jest znowu doskonałe dla samego mózgu. To jest więcej dotlenienie mózgu, dziecko szybciej zaczyna reagować i zaczyna szybciej poznawać, przyswajać wiadomości. A jeżeli przyswaja wiadomości, zaczyna podejmować decyzje. Prawda? Także no mamy taki właśnie zawód tutaj z trenerem Opalińskim, a nie inny. Co nie znaczy, że wszystko, co mówimy, co żeśmy przekazywali, można to zrobić bardzo dokładnie. Natomiast sądzę i proponowałem, tak będę proponował przynajmniej na tym wykładzie, że gdyby szkoła dwa razy w roku zdecydowała się na następujący układ, bo nie wiem, czy jest możliwe, bo być może, że pani aktualnie minister Zalewska zdaje się tak jest od szkolnictwa, tak, chyba tak. Układ się źle kojarzy, także to może. Będę z nią rozmawiał w każdym bądź razie, chyba że byłem zaproszony na mecz Polska-Ukraina w tych ogrodach pani premier, prawda, tam gdzie Gortata potem prowadzono z tą młodzieżą, prawda, potem rodzice mieli pretensje, że z rodzicami nie uszkodzili i była nas tam cała masa, prawda, ludzi, żeśmy rozmawiali na tematy piłki z panią premier, z tymi ministrami, rzeczywiście żyli tym meczem, mimo że ciężko nam w tym meczu szło, szczególnie w jego drugiej połowie, mimo tego, prawda, prowadzenia 1-0 po bramce. Czyją? Brawo, bardzo. No widzi, pan jest na bieżąco, Błaszczykowskiego, słusznie. Po czyim podaniu? Nie, jest pan znakomity. I dlatego szkoda, że Milik teraz się nam źle sławował w ostatnim meczu. Źle, no chciał, ale pierwsze bramki nie mógł strzelić, bo dostał piłkę w krok, nie był w stanie nic zrobić, ale drugą powinien zachować się lepiej. W każdym bądź razie, no tak to w tej chwili, chcę państwu powiedzieć, wygląda, że wspólnymi siłami, tutaj z państwem, którzy za to odpowiadacie, za piłkę młodzieżową, wy jako media możecie naprawdę bardzo dużo pomóc, no własnemu miastu, własnemu środowisku. Ja miałem przyjemność kiedyś, jako też nie wiedziałem, jak się zachować. Ci starsi z państwa pamiętają, miałem przyjemność brać udział, no z wybitną Łomżynianką, dobrze to powiedziałem? Z panią Hanną Bielicką, kiedy żeśmy czytali bajki na dobranoc, to pani była jeszcze dzieckiem wtedy i też nie wiedziałem, jak się zachować, bo formuła wymagała, żeby mówić do pani Hani po imieniu. No z kolei jednak dzieliła nas taka różnica wieku, że z kolei nie wypadało, więc musiałem to dokładnie przećwiczyć, bo to nie ma jak, chyba. Przed kamerą, sam wiecie, jest to inaczej, jest to na żywo, prawda, program, bo to się nie powtarza. No wiem, że potem można coś wyciąć, przeciąć, zresztą tak jak to zawsze robicie, prawda, albo wasi przełożeni, ale taką miałem przyjemność, bo to jest wybitna postać polskiej kultury, z czego rzeczywiście, no, Łomża się może, prawda, poszczycić. Także sądzę, że tutaj, no, jeżeli zebrzecie szeregi, do czego serdecznie apeluję, jeżeli chcecie pomóc dzieciom, no to chyba właśnie w tej formie. A wracając do tematu, gdyby właśnie w szkołach zrobić mama plus córka bądź córki, tata plus syn bądź synowie, mama, tata plus dzieci, pierwsze półrocze, krótkie takie zawody zręcznościowe, rodzice też się ćwiczą. I to jest właśnie pokaz, bo przez naśladownictwo rodzice moi robią, dziecko nie chce być gorsze, chce być lepsze od własnych rodziców. Po to te dzieci bądź co bądź, między innymi mamy. Chcemy odwzorować potem. Ojciec marzy, żeby prześcignął, tak miałem wrażenie, żeby mnie prześcignął. Matka życzy swojej córce, też synowi, wszystkiego najlepszego. Niech marzycie lepsze niż ja miałam i tak dalej. Tym bardziej, że struktura i to, co mamy w kraju, się bardzo zmieniło na szczęście dla naszego kraju, że możemy o tym mówić, że możemy o tym marzyć i że to będzie szło, mam nadzieję, w coraz lepszym kierunku, jeżeli te siły polityczne wreszcie wejdą, powiedzmy sobie, na wyższy stopień, powiedziałbym, inteligencji, jeżeli chodzi o porozumienie, co należy zrobić dla kraju, żeby było rozsądniej, prawda, i lepiej. I tym bardziej, że tak mówiłem, kiedy mnie zapraszały zresztą dwie partie, nieistotne jakie, na to, żeby się podzielić, tak jak z państwem, prawda, swoimi uwagami. I to, co mówiłem do państwa, mówiłem także tam. Część niestety zrozumiała, a część jest niestety bardzo odporna na wiedzę. Nas nie będę wymieniał, bo nie po to tu przyszedłem. I to byłoby na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, proszę uprzejmie. Zapraszamy. Ale tak to widzę. Proszę bardzo. Wiadomo, są dwie ścieżki rozwoju młodych zawodników. Pierwsza jest taka, by przebijać się z tych szczebli, trampkarz, junior, senior, żeby podbijać tą ekstraklasę, później wjechać za granicę w przypadku Roberta Lewandowskiego. Czy lepsza jest ta druga ścieżka, żeby już w młodym wieku wjechać za granicę, jak na przykład Piotr Dzieliński? Wie pan, to jest trudne pytanie, zasadne, bardzo rozsądne, bo tak, jeżeli chodzi o Lewandowskiego, to przypominam, że Legia go nie leczyła i on został sprzedany za 5 tysięcy złotych, a jeśli ja pamiętam, jeżeli nie, to wy będziecie lepiej jako dziennikarze niż ja, do Znicza Pruszków. I też nie wszyscy go potem chcieli z powrotem w Legii, bo powiedzieli, że jest ściągnięta Rubarenę z Hiszpanii,
też nie wszyscy go chcieli również w Lechu, chcę panu powiedzieć. Nazwisk przez rzeczność nie wymienię, bo mi etyka zawodowa zabrania o tym mówić. A byłem prezesem Stowarzyszenia Teneru, dopóki nie zrezygnowałem, jak poszedłem na emerytury. Przekazałem tą funkcję wiceprezesowi mojemu, też byłemu zawodnikowi, mimo że nas dzieli tylko 6 lat różnicy wieku, Heniowi Kasperczakowi, który z kolei pracuje w tej chwili w Tunezji. Także to jest droga nieco inna. On rzeczywiście, uczyli go na szczęście polscy trenerzy, bo my ciągle o tym zapominamy. My dalej mamy fetysz Zachodu. Owszem, myśmy tragicznie przeżyli II wojnę światową, bardzo nam to oczywiście doskwiera, byliśmy zniszczeni. Zresztą Rosjanie podobnie, co byśmy nie powiedzieli. Hitler to, co ze swoją armią zrobił, to co prawda mógł. Tak nie był żaden kraj w zasadzie zniszczony. Te kraje, które nam miały pomóc. I tutaj akurat to nie jest aż tak zasadne. On się przebił tym, co grał w Polsce. Obserwowałem go kolejne 2 lata, zanim wydano te pieniądze, żeby go kupić. I rzeczywiście szlif już dostał tam. To jest to, co jemu nie szło na początku. Pamięta pan w reprezentacji Polski, kiedy media narzekały, że on nie jest w stanie bramki zdobyć, bo rzeczywiście nie zdobywał, bo musiał dostać drugiego napastnika i musiał dostać podania, bo to druga linia decyduje, a on swoją grą bez piłki, bo on się musi pokazać, wyjść na pozycję, dlatego on zaczął się wycofywać drugą linię, więc nikogo nie było tam. I dopiero kiedy doszedł drugi napastnik, zaczęła ta reprezentacja inaczej zupełnie funkcjonować, co nie znaczy, że znowu mentalnie, prowadząc 2-0, żeśmy w tej chwili ten mecz wypuścili, bo tak to trzeba, prawda, określić. I tak to zresztą mówiłem w komentarzu nocnym, kiedy mówiłem o tym w telewizji, bo tak to ja przynajmniej widzę. Natomiast tutaj ta droga jest taka. Bez rodziców uważam, że nie. Dziecko, bo to jest dziecko jeszcze, jeżeli ktoś nie jest w pełni dojrzałym mężczyzną, za granicą robią niektóre kluby tak, że nie trzymają dzieciaka w internacie, gdzie w internacie ciężko jest upilnować. Każdy młody chłopak, tak jak młoda dziewczyna, to jest od zadłużenia się, czy nazwijmy to może inaczej, bo to jeszcze zły termin zakochania i tak dalej. Są używki, bo to rozmaici zawodnicy nawet dziś się wypowiadają po latach, jak to było. I też się dowiadujemy ze zdziwieniem. Na Zachodzie robią inaczej, że oddają do domów i oni są przyjmowani przez rodziny, na przykład w Holandii czy w Anglii. Tak jak było na przykład ze Szczęsnym, prawda, który był zawodnikiem Legii, potem zawodnikiem Agricoli, powrót do Legii, sprzedany do Arsenalu i on funkcjonował w normalnej rodzinie, gdzie trzeba wrócić o określonej godzinie do domu. Także wie pan, ten model raczej wtedy tak. Natomiast ja też zadaję pytanie, dlaczego tak nasi dziennikarze nie doceniają nie mojego pokolenia, tego pokolenia dzisiaj, które kieruje naszymi młodymi, zdolnymi chłopcami, które ich wychowało. Gdybyśmy my nie wychowali Lewandowskiego, jakoś oni nie wychowali takiego zawodnika u siebie. Do dzisiaj znakomity ten Lew nie ma środkowego napastnika. Nie ma. Skończył się też bądź co bądź Polak, bo rodzice grali, jego matka grała w reprezentacji polskiej piłki ręcznej, Kloze grał w Odrze Opole i był świetnym zawodnikiem, a on postanowił grać tam, podobnie jak Podolski, który dalej kocha Polskę, też chce kiedyś wrócić do Górnika Zabrze, mówi płynną polszczyzną. Miałem przyjemność go prowadzić w takim meczu beneficowym kiedyś na UKS-ie, kiedy mnie zaproszono, bo musiałem zaprosić Engela i powiedziałem, że nie będę trenerem, tylko pan będzie trenerem, bo pan wychował Kłosa, nie ja i ja będę pana asystentem i tak żeśmy robili, bo należy zawsze ludzi, wie pan, wychowywać do końca. Trzeba wiedzieć swojej roli. Także wie pan, tu mam, ja bym zdaniem, jeżeli z rodzicami, tak. Tak na przykład miał wyjechać jeden z naszych zawodników, ale nie dostał zezwolenia na pracę jego rodzice. Z rodzicami tak. Człowiek dalej jest pod opieką matki i ojca i ta miłość rodzicielska jest niezbędnie mu potrzebna w jego rozwoju. I kontrola. Tak, bo tak to wygląda po prostu. Natomiast sądzę, że tak jak mówią nasi trenerzy, czy Michał, prawda, Probierz, który zna bieg dla niemieckich, kiedy zażartował właśnie, do tego wracam, zaczął mówić na, prawda, po niemiecku na konferencji pomeczowej z dziennikarzami, jako protest, że gloryfikujemy trenerów za granicy, a ja zadaję pytanie, dlaczego nie pracują w swoich albo innych krajach? Jakoś tam ich nie zatrudniono, ale u nas znajdują miejsca. My ciągle sami siebie negujemy. Ja nie chcę wracać, wie pan, jako bezstrzeliwy, do życia politycznego, że my, partia goni partię. Ta wygrała, no to te wszystkie inne mają blok przeciwko. Ta wygrała, za chwileczkę będzie blok przeciwko. I tak jest non-stop. My, Polacy, się sami niszczymy. Sami się niszczymy. A nie ma osoby aż tak wybitnej, takiego autorytetu, jakim był świętej pamięci, przynajmniej tak jest moje zdanie, pan profesor Bartoszewski, bo to był wybitny autorytet, człowiek o olbrzymich przejściach, olbrzymiej mądrości życiowej, to się z przyjemnością słuchało. Wypowiedzi na obojętnie jaki temat ten człowiek się wypowiadał. Były notabene więzień obozu koncentracyjnego. Także ja sądzę, że pan, róbmy to, co do nas należy, ale to, co zresztą pan bardzo radził, tu mi wszedł w słowo. I to jest taka stara zasada, wie pan, wierz i kontroluj. Nie ma wiary ślepej.
I dlatego ja tu zacząłem, będę patrzył, ale ja dalej muszę to kontrolować, co jest robione. Nie ma tak, wie pan? Ja kiedyś miałem mecz międzypaństwowy, nigdy tego, nawet się to książę nie ukaże, bo nie chcę rozwijać małżeństwa, kiedy znalazłem kobietę w łóżku swojego zawodnika przed bardzo ważnym meczem. I miałem do wyboru dać to na media. Fajnie, nie? Pozbył się ten zawodnika. Mecz dramatyczny zresztą był to mecz. Ale się nie nigdy więcej już u mnie nie zagrał, tylko tak mogę powiedzieć. I ja mu to powiedziałem zresztą. U mnie już więcej zagrasz, musisz się modlić, żeby mnie wyrzucono, bądź bym ja sam zrezygnował. I dlatego ja się podałem do dymisji. Jak państwo pamiętacie, 23 sierpnia. Mecz Oslo-Norwegia. Polska, kiedy oszukał mnie w wyjątkowy, perfidny sposób, sędzia włoski Pajretto, tu miałem taką dyskusję niedawno ze Zbyszkiem Bońkiem, dostał niedawno tylko 1,5 roku więzienia za korupcję już na rynku międzynarodowym, jako działacz międzynarodowy, był obserwatorem i tak dalej. Także to nazwisko będę, to umieszczę w książce oczywiście. A ja obiecałem dziennikarzom właśnie, czyli państwu, że podam się do dymisji, jeżeli minimum nie zremisujemy. Jak wróciłem, prawda, z Wembley, kiedy rzeczywiście pierwszy mecz żeśmy grali dobrze, drugi graliśmy fatalnie, rozbili nas wtedy Anglicy. Mimo że w Polsce 3 razy żeśmy z nimi grali, nigdy nie byli w stanie z nami wygrać, tylko 2 razy ratowali wynik, bo 1-0, 2 razy oni wyrównywali na 1-1, jeżeli pamiętacie. I tak się do dymisji podałem. Takie jest życie. Także tutaj na pańskie pytanie odpowiadając, młodzież bardzo zdolna, tak, ale z rodzicami. Tak jest moje zdanie. Jaka powinna być rola takich ośrodków jak Łomża? Szkolenie młodzieży, gdzie machanie chusteczką na pożegnanie, chwalenie się, że on u nas zaczynał, czy budowanie jednak klubu, który gdzieś tam się wespnie do pierwszej ligi? No wie pan, jeżeli jest polityka taka, że jest to akademia piłkarska i że jednocześnie finansuje ją klub, to jeżeli jest wybitny talent, bo takie będą, jeżeli on przechodzi odpowiednio szybko, bo ja znowu wrócę do Lubańskiego, 16 lat, kiedy w meczu w Szczecinie debiutował w meczu właśnie z Norwegią. Wtedy był taki triumvirat, prawda, kapitan związkowy, bo był na tyle fizycznie, prawda, przygotowany, mimo że po roku stwierdzono, że musi mieć przerwę, bo zaczął mieć lekkie, prawda, szmery, jeżeli chodzi o serce. Także tutaj, wie pan, ta kontrola lekarska jest wymagana naprawdę na najwyższym poziomie, bo my ciągle o tym zapominamy. To jest wszystko, wszystko musi być, to są wszystko naczynia połączone. Dzisiaj sport poszedł w takim kierunku, widzicie co się dzieje. Jest wyścig dopingowiczów z ludźmi, którzy się nie dopingują, czyli wyścig lekarza przeciwko innemu lekarzowi skąd inną. Wyścig fizjologów, fizjoterapeutów, etc., etc. Także sądzę, że jeżeli jest to przy klubie i buduje się zespół, ale nigdy bym nie utrudnił, bo ja na przykład jestem zadowolony kiedyś, że znalazłem zawodnika i on poszedł i się wybił na skalę światową. To nieistotne nazwisko w tym momencie. Natomiast ten wybitny zawodnik nie może czekać z kolei, aż stworzymy wreszcie drużynę, że w Łomży rzeczywiście oni wejdą do ekstraklasy. Jeżeli to się zbierze w czasie, że się zbierze grupa utalentowanych zawodników, tak, poczekaj. A jeżeli nie, po to żeśmy go chowali. No nie torujmy wybitnemu talentowi tej drogi, prawda, rozwoju. Natomiast od niego zależy, jak żeśmy go wychowali przez rodzice, żeby on nam kiedyś ten honor oddał. Dziękuję panu trenerowi, dziękuję panu dyrektorowi, dziękuję panu Bresowi, że jednak umożliwili mi, zapewnili mi wszelką opiekę, że mogłem się tak rozwinąć, jak w tej chwili może być ze mnie przynajmniej dumna cała, prawda, Łomża. Abyśmy to, takie problemy mieli. Ja wiem, tak, dlatego o tym mówię. Bo tak ja widzę przynajmniej problem. Także to, tu się nie da, wie pan, jednoznacznie, wie pan, odpowiedzieć na takie pytanie. Nie da się po prostu. Ja dawałem panu przykład, prawda, Szarmacha, kiedy mnie wezwano na prezydium PZPN-u, kiedy debiutował w meczu Polska-Anglia 0-3. Kiedy grała Legia z Górnikiem Zabrze, finał Pucharu Polski, ja go uprzedziłem na miesiąc wcześniej, widziałem go na meczu drugiej ligi, mówię, grał pan rzeczywiście bardzo przeciętnie, ma pan jeden element, bardzo dobry, a więc to, on skakał wszystko tak jak siatkarze nad wszystkich, uderzał głową fenomenalnie, proszę się przygotować do meczu Polska-Anglia, będzie pan powołany. I powołałem go, a mu piłki nie podali. Do przerwy miałem bardzo mało kontaktu, więc powiedziałem, ty zejdziesz i ty zejdziesz i ty z boiska. I powiedziałem do drugiego trenera, doktora Pawlikańca, zanotujesz im wszystkie te podania, jakie mają do niego. On będzie grał w Wynie. To się ruszyło, no ale do 72 minuty, kiedy starczyło nam zdrowia na Anglików, było 0-0. Przegrali się ten mecz 3-0, gdzie strzeli bramki Warrington, Richards, Mike Shannon, a Keegan tylko był takim zawodnikiem dogrywającym. Potem Curry, który grał przeciwko nam na Wembley, prowadził to Shepardson, Ramsey był menedżerem ogólnym, a ta sama Anglia, z której myśmy ich gonili rok później na boisku, kiedy oni cudem z nami zremisowali, a następnego dnia świętej pamięci Górski wyciągnął, prawda, ten po dramatycznym meczu ten remis, który nam otworzył, prawda, bramy
bramy świata, bo tak to można, prawda, powiedzieć. Także to daje jako taki, wie pan, klasyczny, no, z kolei przykład, wie pan, że w pewnym momencie rolą trenera jest poszukanie, znalezienie. Są u nas chłopcy naprawdę bardzo zdolni. Ja widziałem bardzo zdolnego zawodnika, jestem też zmartwiony, że on się nie rozwinął. Widziałem w takim meczu przy granicy polsko-niemieckiej, nazywa się Janota. Nawet nie wiem, gdzie on w tej chwili gra, bo ludzie, jak tu jest ciągle Podbeski. Zawodnik fenomenalnie uzdolniony, na swojej kategorii wiekowej, brylant. I zobaczcie, panowie, wzorujemy się. Świetni Holendrzy są w szkoleniu. Szkółka Ajaxu, Feyenoordu, PSV Eindhoven, wybitne. Szkoła Kerbera, o którym właśnie panu mówiłem, prawda? I zawodnik zginął. Nie wyszkolili go nasi wybitni trenerzy. Wybitni to są wybitni naprawdę fachowcy. Facet wyjątkowo uzdolniony, ten Janota. Technika prowadzenia. Lewa noga. Lewa noga wspaniała. Doskonały balans piłką. On się nie przebił, inni się przebili. I tak to w życiu jest. Czy można powiedzieć, że zawiedli oni? Nie. Jest to splot wielu, prawda, czynników, który nie pozwolił na to, że zawodnik się, prawda, rozwinął tak, jakbyśmy, prawda, oczekiwali. I są inni zawodnicy. Naturalny talent, jaki był dziś, jest naprawdę dobrym komentatorem, Wojtek Kowalczyk. Chłopak, który przyszedł na sprawdzian, ściągnęli go z ulicy, gdzieś tam grał na podwórku. Przyszedł, no to w pierwszym meczu nie, no to kto inny pójdzie grać. Poszedł grać Łatka, bo go mu Święty Węcz kolega wystawiał. No ale ten złapał, ludzie go wpuścili. No to strzelił bramki Sampdorii, wyeliminował Sampdorię. I tak został. I potem medal olimpijski. Naturalny talent. Za wcześnie skończył karierę. Zdecydowanie za wcześnie. Dzisiaj sprzedaje to, bo on ma naprawdę zdroworozsądkowe podejście. Może nie wszystkim jego, nie może się podobać jego język tym, co on mówi, ale on naprawdę ma zdroworozsądkowe podejście i on, mało tego, że on jest przekonany o tym, co mówi, bo ja go obserwuję nawet jak tam jestem nieraz, prawda, w studio, bo on rzeczywiście ma wiele racji w tym, co mówi. On to przeszedł na sobie. Także tutaj ja sądzę, że jest w tej chwili siła tutaj w panach, którzy tym, prawda, kierujecie i kieruję to do was, prawda, panowie, i was jako mediów. Jeżeli pomożecie ściągnąć sponsorów, macie szansę stworzyć coś, czego będziecie zadowoleni. Jeżeli nie, to tak jak napisałem kiedyś, bądź napiszę może na Twitterze, bo raz na jakiś czas coś napiszę, no teraz będę miał przerwę, więc mnie znowu ktoś tam objedzie, prawda, że nie pisałem ostatnio, bo przecież teraz nie widzieli mnie w domu w ogóle przy do niedzieli. Jak wyjechałem dzisiaj raniutko, także dopiero wrócę koło niedzieli, bo jadę dalej potem, to sądzę, że będziecie zadowoleni z tego. A sądzę, że bez mediów nie zrobicie nic i dlatego niech pan się nie gniewa i panowie, że powiedziałem, że media były czwartą, dzisiaj są trzecią władzą, ale jesteście tą władzą. Każdy się boi tych, co mają pióro, co mają kamerę. Zobaczcie, jak ludzie są chorzy na szkło, jak pędzą po wywiad. Byle gdzie, byle jak, aby powiedzieć. Nie zawsze mądrze i nie zawsze zresztą na temat. Wiem, bo ja znam tych ludzi. Ja byłem parę razy w Sejmie, bo przecież też byłem inicjatorem, że ten stadion się nazywa Kazia Górskiego, kiedy byłem prezesem Stowarzyszenia Trenerów. Ze związku też nikogo nie było, chcę panu powiedzieć. A Sejm to przyjął przez aklamację. I niech pan zobaczy, czy ktokolwiek z was używa nazewnictwa Stadionu Narodowego imienia Kazia Górskiego, a przecież uchwała sejmowa. Przecież sam byłem na ogłoszeniu, gdzie przez aklamację przyjęto, że jest to stan imienia. Nie, wie pan dlaczego? Bo teraz chodzi o sponsora. Trzeba znaleźć sponsora za te miliony, bo ten stadion musi żyć. Pierwszy raz jak przyjął, nazwiska przez rzeczność nie powiem, bo dostał polecenie, że jeżeli będzie miał dług mniej jak 5 milionów, to jeszcze wyjdą na swoje. A potem już będzie musiał wychodzić na zero. I radzą sobie jakoś ludzie, bo muszą organizować imprezy rozmaite, nie tylko sprawa sportowe, to czy będzie, prawda, żużel, koncerny Madonny, lepsze czy gorsze, zorganizowane za 4 czy 5 milionów i tak dalej, prawda? No wchodzimy w kraj rzeczywiście, że się żyje z biznesu, z organizacji tego, jak się zrobi, od inteligencji, inwencji ludzi zależy, a nieraz najlepsze projekty nie znajdują potem pokrycia, bo nie da się pewnych rzeczy zrobić. I tak samo jest w sporcie, dlatego napisałem wczoraj, jeżeli pan oglądał Twittera, oglądał pan to? Ja napisałem tam właśnie, że no, to, że nasza drużyna, byliśmy pełni uwielbienia, taka była opinia społeczna dla naszej reprezentacji, ale niestety będą również remisy i porażki. To napisałem wczoraj na Twitterze, bo tak będzie. Tym się charakteryzuje piłka nożna, jako jedyna z gier zespołowych. Siatkówka, koszykówka, najtrudniejsza gra, hokej na lodzie, bo nie ma trudniejszej gry zespołowej niż hokej na lodzie. Jest niemożliwe, żeby drużyna pierwszoligowa mogła przegrać drużynę drugiej ligi. W piłce nożnej trzecioligowcy eliminują. Kiedyś, jeśli ja pamiętam, jeżeli się pomyliłem, to proszę tego nie pisać albo mnie sprostować od razu dzisiaj. Kiedyś amatorzy Bayernu Monachium weszli do finału, zawodowcy odpadli wcześniej.
To jest charakterystyczne dla piłki nożnej. W pojedynczym meczu można wygrać. Dam przykład własny. To, co mnie się dostały cięgi za rękę Janka Furtoka z San Marino, pamiętacie, prawda? 1-0 słynne. Tak, 1-0 słynne. Ta sama drużyna, pojechałem zaraz później do Brazylii. I teraz zobaczcie, jaką mam mentalność. Właśnie to, tym żeśmy zapłacili teraz. To jest właśnie nasza mentalność. Mecz się już skończył przy 2-0. A co ja bym zrobił? I w 7 minut tracimy dwie bramki. I to cud boski, że oni się wycofali na własną połowę, zaczęli bronić 2-2. Bo nie wiem, gdyby atakowali dalej, co by się stało. Jeżeli ktoś uważnie patrzy na mecz, jak on przebiega. I pojechaliśmy do Brazylii. Ja nie musiałem nic mówić. Automat, bo przyjechała taka masa menedżerów, nie oglądać Polaków, Brazylijczyków. Ale na tle Brazylijczyków popatrzyli na naszych. Już w trzeciej minucie prowadziliśmy 1-0 i pamiętam świętej pamięci Górskiej, jako prezes związku wychodził z młodym człowiekiem, panem Adamem Czopko. Bo był zaproszony, bo to była wielka feta, miejscowo się nazywała Ribeirão Preto. I pan nieżyjący świętej pamięci, jest to wspaniały piłkarz, świetny stomatolog, zresztą pan Sokrates honorowym kopnięciem rozpoczynał ten mecz i Kazio Górski wychodzi po kolejnym koniaczku z prezesem Federacji Brazylijskiej i mówi: panie Andrzeju, co to jest, przegrywamy 1-0, trzecia minuta gry, panie prezesie, to Polska 1-0, a to przepraszam, niespodzianka, bo to było zaraz po San Marino, nie, ja to umieszczę w książce zresztą i to jest fakt. I za chwilę przegrywamy, bo nieszczęśliwy wślizg Piotra Świerczewskiego, tracimy bramkę samobójczą, gdzie nie ma jego żadnej winy, jest bramka do środkowania, wchodzi wślizgiem, żeby przeciąć to podanie na rzut rożny, trafia w stopę bramka. Tak jak Milika trafiła w stopę ta pierwsza strzała, on wcale tego nie strzelał. On ją ledwo sięgnął tą piłkę, że ktoś uważnie patrzy. Kończy się ten mecz 2-2. Przyjeżdżamy w prasie drwiny, bo dalej mają w oczach rękę Furtoka. I tak reagowały nasze media. Nasze media, dlatego ja się nie dziwię w tej chwili Adamowi Nawałce z jednej strony, że on chce mieć kontakt, przepraszam, tylko tak jak my teraz z państwem, prawda? Tylko konferencja prasowa, żadnych rozmów z dziennikarzami do każdego kolejnego meczu. Niech każdy przetoczy, uważa stosowne, ale nikt nie może mu niczego włożyć w usta. Bo konferencja prasowa upoważnia do jednej rzeczy dziennikarza. I każdego z państwa też. Możecie napisać to, co chcecie, bo się odbyła konferencja. A ja wcale nie musiałem tego mówić. I wtedy ja, jak zbiorę dopiero, mogę co zrobić? Zaskarżyć gazetę bądź dziennikarza, prawda? Oczywiście tego nie zrobię, bo wy jesteście inteligentnymi ludźmi, wiecie, co macie napisać. I to byłoby na tyle chyba. Czy macie coś jeszcze do mnie? Tak? Powiedział pan, że mimo tego wspaniałego systemu szkolenia Niemców, to nie mają... Dalej, nie ma. Nie ma Lewandowskiego. Nie wychowali napastnika żadnego, dlatego grają takim systemem. Więc ja się pytam, czy ten system szkolenia nie jest trochę przereklamowany, tak? Nie. Że można trochę pomóc. Nie, wie pan, oni zrobili wszystko. Belgów, tak? Zachwycamy się szkoleniem Belgów, a jak grali Belgowie na mistrzostwach Europy? No ale widzi pan, to jest kwestia potem, to jest kwestia potem, wie pan, samego, prawda, i przygotowania, bo jak pan pamięta, Belgowie przegrali, jeśli ja dobrze pamiętam, z Walią 3-1 w tym decydującym, prawda, meczu. To jest zespół rzeczywiście, ja podzielam pogląd, który pan powiedział na początku, to jest zespół bardzo utalentowanych ludzi. Taka generacja się po prostu urodziła w tej chwili. Nie wiem, dlaczego nastąpiła zmiana trenera, bo nagle on się stał tym złym trenerem, więc zawsze trener jest tym kozem ofiarnym. Bo wie pan, jak to jest. Jak wygrywają ci zawodnicy, jak się przegrywa, to tylko trener. Poziom utrzymać. Tak, oczywiście, że tak. Także tutaj, wie pan, tak widzę ten problem, ale Niemcy naprawdę, ja pan powiem jeszcze raz, w 2002 roku Niemcy przygotowali system identyfikacji i rozwoju talentów. Ten system jest zweryfikowany potem, w poszczególnych, prawda, landach porównuje się te talenty. Niemcy szło się bardzo daleko, kiedy im się nie udało mistrzostwa na własnym terenie, zaczęli zastanawiać, oni włożyli olbrzymie pieniądze. Sama piłka młodzieżowa, ja nie chcę skłamać tej chwili, więc proszę aż tak nie cytować tego, to jest chyba około 100 milionów euro, kiedy wydano na samą piłkę, prawda, młodzieżową. Oni tą piłką żyją, stadiony są pełne, zresztą to jest komfort, bo tam w zależności od tego, jaki pan ma bilet, to ma pan taki, prawda, wystrój, że pan dokładnie zje, może pan się napić, prawda, również i drinka, nie tylko piwo. Wybitni sponsorzy mają swoje loże, zresztą tak jak jest i, wie pan, na Legii, to są olbrzymie pieniądze. To są olbrzymie pieniądze, które kosztuje dzisiaj loża, gdzie pan ma 12-osobową lożę, 8-osobową lożę, gdzie firmy, prawda, wykupują i teraz pan zaprasza swoich ludzi, bo pan na przykład ma konferencję i pan ich zaprasza jednocześnie na mecz, bo i tak pan to wpuszcza w co? W koszta firmy przecież to idzie.
To jest logika biznesowa przecież. No tak się dzisiaj takimi metodami się kieruje świat. Ale faktem jest, że odpadł Klose, teraz skończy karierę, prawda, Gomez i napastnika nie ma. Odpada w tej chwili Podolski, bo już kończy karierę, wypadł teraz Schweinsteiger, jeżeli mówimy o Niemcach, i muszą grać tym, co mają, czyli rotacyjne zachowanie całej drugiej linii, bo umówmy się, Götze, który wrócił w tej chwili do Bayernu z powrotem, prawda, z Bayernu do Borussii, to nie jest napastnik środkowy. Ale pamiętam mu ten tener, tą zwycięską bramkę w tym najważniejszym meczu z Argentyną, która daje mistrzostwo świata, bo rzeczywiście dopóki był w Dortmundzie, grał bardzo dobrze. I jak pan widzi, u tenera Kloppa był zawodnikiem wyśmienitym, u trenera Guardioli, wybitnego tenera, rzeczywiście wyjątkowego wizjonera, bym powiedział, z tą będę na ten temat pisał, jak się będzie rozwijała piłka, moim zdaniem, ale to dopiero dam w książce, nie zaistniał. Powiedział, u mnie on grać nie będzie i dlatego go odkupiono. Oczywiście już za mniejsze pieniądze, bo chyba 20 milionów euro za niego zapłacił Dortmund w tej chwili, ale nie zaistniał, widzi pan? I dzięki temu, co z panem, chyba rozmawiałem i z panami dwoma, dzięki temu, że pan i ja mówimy o tym samym, ale mamy nieco inną wizję i nieco inaczej postrzegamy tego każdego zawodnika, dzięki temu ta piłka się właśnie rozwija. Dzięki tej naszej różnorodności w postępowaniu. A wszyscy walczymy o to. Każdy z nas chce wygrać. Szukamy tych metod. Mnie kiedyś powiedziano, nazwiska dziennikarza przez zresztość nie wymienię, prowadziłem mecz z Anglią w Chorzowie po objęciu reprezentacji i jedyną szansą naszą było zwycięstwo. I też siedziałem długo, posadziłem Ćwikiewicza, posadziłem Tomaszewskiego. Co możemy zagrać? No bo gramy nie najlepiej, no bo inaczej bym nie został trenerem, bo mój kolega odszedł, Wojtek Łazarek z reprezentacji. Po porażce notabene z Anglią, 3-0 na Wembley. I ustaliłem, że zagramy trzema obrońcami. Bo nie widzę innego ratunku, że muszę zagrać piątką w drugiej linii. Bardzo aktywna praca musi być zewnętrznych pomocników, muszę wrócić do linii po stracie piłki, jeżeli nie wyjdzie pressing na ich, prawda, połowie. Ale jest to ryzyko, że możemy wysoko przegrać, ale nie widzę ratunku, bo tylko wygrana i za dwa tygodnie mecz ze Szwecją daje nam szansę na baraż z Rumunią. Pamięć mam jeszcze, widzi pan, dobro, cholera, tyle lat minęło. Niestety to się skończyło 0-0. I taką mamy mentalność. Być może, że ja nie dopatrzyłem czegoś. Dwa tygodnie później przegraliśmy gładko u siebie ze Szwecją. Już mentalność nasza jest taka właśnie, jak ja uważam, ja się mogę mylić, ale w moim odczuciu i tak to wyszło w wypowiedzi zawodników, ja słyszałem po meczu z Kazachstanem, no myśmy myśleli już w przerwę, że to już jest pozamiatane, że jest mecz wygrany. To zawodnicy powiedzieli, to nie ja powiedziałem. Takie były dwie wypowiedzi dwóch zawodników. Po meczu na konferencji, bądź co bądź, i to w telewizji z dziennikarzami. I my się to przegrali, widzi pan, 2-0. A nie była Anglia u siebie i Anglia tutaj, jak przyjeżdża, obojętnie do tego kraju, to są dwie różne drużyny. Ja też mogę zadać pytanie, wie pan, sam sobie zadaję, jak to jest możliwe? Tylu wybitnych trenerów z Europy pracuje w Anglii. A 50 lat minęło, mówiłem już parę razy w telewizji, Anglia nie może zrobić wyniku, żadnego. 50 lat. 1966 do dnia dzisiejszego, raz czwarte miejsce, 90 rok na Mistrzostwach Świata we Włoszech. Koniec. Żadnego wyniku. Najbogatsza liga świata. Ponad miliard euro wydano w tym roku, w latem, teraz na zakupy zawodników. Ale skąd? Z Południowej Ameryki. To są te brylanty, dlatego i również gra Lewandowski, prawda? Między innymi. Grają inni napastnicy, bo przecież on zastąpił Barriosa, prawda? Jeżeli dobrze pamiętam. I są inni napastnicy ściągani, wybitni i dlatego się tak jak w Anglii, nie ma, zaczyna brakować miejsca dla Niemców. A każdy mecz musi pan wygrywać. Jeżeli pan nie będzie wygrywał, zostanie pan zmieniony jako trener. I to co najpierw w najbliższych dniach. Przyjmują pana do pracy. Pan jest prezesem, przyjmuje pana do pracy jako cudotwórcę. Kawa, koniak. Nazwiska polskiego prezesa nie wymienię, a on już pana nie zwolni. Prezes klubu albo sekretarz klubu pana wezmie na rozmowę i panu da wymówienie. Już pan prezes pana nie przyjmie na kawę. Taki mamy zawód i z tym się musimy niestety pogodzić, a to też świadczy o braku kultury u prezesa. No, trzeba się umieć przyjąć do pracy, trzeba się umieć, prawda, pożegnać. Ale wynik, nie zwolnią 11 zawodników, zwolnią trenera. Taki mamy zawód i z tym się trzeba pogodzić. I tak się robi na świecie w ogóle generalnie. Taka jest optyka. I to byłoby na tyle, jak to mówią tak w Kościele Ewangelii Świętej, przepisany na niedzielę dzisiejszą, jeżeli mamy poniedziałek. Dziękuję państwu bardzo. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, to jeszcze mam 7-8 minut. Pomożecie panu, teraz ja dam pytanie, bo tak skończyłem ja, a teraz wy pomożecie im? No i cisza jest.
Tak? No ale ja tego nie wiem, wie pan, jako noworyś, który przyjechał, tego nie wiem. Pomóżcie, bo wy możecie, macie lepsze rozeznanie niż panowie, z kim można porozmawiać, jakie firmy, bo ja nawet widział patronat, wie pan, to co powiedziałem, w poszczególnych firmie. Pan jest pan prezesem firmy, nie musi pan sam tym uczestniczyć, ma pan swojego zastępcę, prawda? Bo zastępca też za coś pana bierze pieniądze. Może on pana zastąpi, że on będzie uczestniczyć w życiu. Objąć patronat nad poszczególnymi tymi dzieciakami, może pan mieć z tego korzyść, prawda? Niech będą grali z waszym wizerunkiem na plecach czy na spodenkach z nazwą pana firmy. Jest coś za coś. Świat dzisiaj jest w pieniędzy. Świat już jest. Jak pan wybiera słowa, że sport to nie jest profilaktyka? No sport wyczynowy, ja panu powiem, to rzeczywiście nie jest profilaktyką już, bo to jest sport na najwyższym, powiedzmy sobie, stopniu. No ja panu powiem, no tu bym się nie zgodził, wie pan, bo właśnie przez aktywność sportową jako taką, właśnie przez te dyscypliny, które wymieniłem, to mogą być również rzeczy, prawda, w sensie korekcyjne. Stąd mówimy, że o korekcyjnym. I jak powiedziałem o pływaniu, o dzieciach otyłych, to jest właśnie klasyczny przykład, bo my nie mówimy o pływaniu wyczynowym, gdzie to jest reżim, prawda, treningowy, że jest konkretny plan, konkretny odcinek, ilość powtórzeń, ilość przerw wypoczynkowych, etc., etc. To jest wtedy korekcja i to jest profilaktyka. Także tutaj, wie pan, w zależności od tego, jak do tego podchodzimy, że podchodzimy do tego, że kształtujemy mistrza, nie. Jeżeli poprawiamy wady, jakie człowiek posiada, to jest to profilaktyka. Jaki rodzaj profilaktyki jeszcze? Oczywiście. Prawidłowo, uważam, że prawidłowo. Oczywiście, że tak. To pan będzie odpowiadał za to, za wszystkie korekty, bo pan decyduje o tym, czy ten model, czy ten trening, czy ten zasób ćwiczeń, halo panowie, bo przekładacie nam, czy ten zasób ćwiczeń, który stosuje trener, jest z panem uzgodniony, czy pan realizuje, ogólny plan opracowuje pan i oni pod pana dyktando pracują, a pan na tyle grup, no wie pan, jesteście, nie rozdzieli się nagle, wszędzie nagle, prawda, nie będzie, ale jest bardzo fajny układ, że jest ich po dwóch, a nawet dzisiaj widziałem trzech chyba, prawda, asystentów. Wie pan, to jest bardzo ważne dla dzieci. Jest ta stała, prawda, kontrola. Płynność treningu. Tak, oczywiście. Dziecko z małego ośrodka piłkarskiego ma szansę się wybić do reprezentacji? Bo no, wiadomo, Krzynówek. Ma pan zewsząd, chłopak, ja panu od razu mówię, odpowiadam panu. Rafał Boguski jest. To samo, Boguski z naszej Łomży. Naprawdę świetny chłopak, bardzo inteligentny. Dobrze zaawansowany technicznie, wiotki. Zawodnik, który nie będzie szedł na bezpośredni pojedynek, bo przegra. On się z Głowackim zderzyć nie może, bo Głowacki będzie się trzymał na nogach dalej, a jego już nie będzie, będzie leżał dwa razy na ziemi. Musi wykorzystywać zręczność, gibkość, szybkość, zmianę kierunku biegu i tak dalej, i tak dalej. Także nie może, wie pan, naprawdę każdy z nas nosi tą buławę marszałkowską, wie pan, w swoim tornisterku. Tylko teraz, wie pan, w zależności od mądrości trenera, pańskiego talentu, i niestety, co powiedziałem na początku, wierzę, ale pana kontroluje. Niestety. Tam, gdzie, wie pan, jest system zachęt, ale musi być system również kar. Nie ma, wie pan. Ja wiem, bo nieraz najsurowiej część trenerów karała własnych synów, wie pan, na każdej drużynach. Tak, i to jest słuszna metoda, wie pan. Dla przykładu. I teraz każdy inny wiedział, syna ukara, mnie też ukarze. Sorry. Na wyczyn tak się niestety pracuje. Jest to w tej chwili szkoła, że tak powiem, gladiatorów. Zresztą niech pan przeczyta, jest taka fajna książka, w innym zakresie zachęcam, bo wam nie podawałem jeszcze. Znakomite książki wam polecam. Jedna napisana przez dziennikarza śledczego, czyli waszego kolegi. Nazywa się chyba Benjamin Wisner, za zgodą rządu Stanów Zjednoczonych CIA. Ryszard Kukliński, Życie tajne ścieżki. Radzę przeczytać. No, można się popłakać przy tej książce. Znakomicie napisana, nie dostałem na żadnych targach. Pożyczył mi mąż koleżanki mojej żony, jak byłem gdzieś tam w drodze na trasie, przypadkowo ją zauważyłem. Potem byłem sam na targach na Placu Zamkowym. Były wszystkie inne, oczywiście i negatywne, bo i tak niektórzy pisali na umowę zlecenie, prawda, książki, ale no taka oddająca, no bo to są dokumenty na to. Druga książka też przez dziennikarza śledczego z Gazety Wyborczej, nazywa się Piotr Pytlakowski, starszy dziennikarz Szkoła Szpiegów, która istnieje do dzisiaj, gdzie nigdy nie było wykładowcy podobno ze Związku Radzieckiego bądź z Rosji. Daleko Szymanów jest, się to wszystko dzieje i tam jest podane, w jaki stopniu został zdemaskowany przez wywiad CIA Zacharski, który nie był zawodowym szpiegiem, tylko człowiekiem wybitnie inteligentnym, który przeszedł w pewnym momencie coś w rodzaju utożsamiania się, powiedzmy, z tą służbą i tak dalej, że go potem, jak pamięta pan, po powrocie do kraju, bo został w całej grupie, powrócił do kraju,
rącz jest, że Pawłowski odmówił, o czym wiedział, prawda, Jaruzelski, jest świetnie opisane w tym wszystkim, prawda, w tym całym, prawda, wydawnictwie. Zdradził go nasz szpieg, który przeszedł na służby, prawda, CIA i który w ogóle nie znał Zacharskiego. Świetne dwie książki i ostatnia książka, również trzytomowa, doskonała, wszystkie na literę N. To jest nielegalni, niewierni i nieśmiertelni, Sewerski. Były chyba wiceszef wywiadu, czy kontrwywiadu, nie pamiętam dokładnie. Doskonale napisana, to się czyta, jak mówią krytycy, literaccy. Książki nie gorsze niż pisał dla mnie Forsyth. Świetnie, ja czytałem wszystkie te książki, akurat zdążyłem przeczytać w tym natłoku zajęć. Zachęcam, bo bardzo fajnie oddaje to, w jakim kraju jesteśmy w tej chwili, w ogóle w rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPHU Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.